Będziemy mówić o paletach, tak? O zapytaniach ofertowych na palety. Jak napisać takie dobre zapytanie? Co to zapytanie powinno zawierać? Jakie są przykłady dobrych, złych zapytań ofertowych na palety? Jakie błędy najczęściej popełnia kupiec? Jaki jest czas na złożenie oferty? Ile to jest mało, ile to jest dużo, jeżeli chodzi o ilość, tak? I co zrobić, jeżeli kupiec nie otrzymał oferty. Witam Ciebie, Michał, bardzo serdecznie. Cieszę się, że zechcieliście wziąć udział w naszej inicjatywie i podzielić się swoją wiedzą na temat palet. Więc zanim przejdziemy może do konkretów, powiedz nam troszeczkę o sobie, kim jesteś i jak się zaczęła Twoja historia z paletami. Dobry wieczór wszystkim. Michał Sajewicz, jestem członkiem zarządu spółki Markus Stajewicz, zlokalizowanej w Żmigrodzie, obok Wrocławia. Moja przygoda z paletami zaczęła się dokładnie, niemalże 20 lat temu, kiedy po studiach postanowiłem dołączyć do rodzinnej firmy, którą założył mój tato i w której pracował razem z mamą od 10 lat. Także firma w tym roku obchodzi 30-lecie, a ja obchodzę 20-lecie uczestnictwa w tym projekcie, jakim jest Markus Sajewicz, partner nowoczesnej logistyki. Firmę prowadzimy wspólnie z rodzicami, razem z moimi braćmi, Maciejem i Marcinem, których serdecznie pozdrawiam, wspierają mnie dzisiaj w tym webinarze. Razem z nami w firmie jest jeszcze mama i żona Maćka, Magda. 20 lat temu postanowiłem wybrać po skończeniu studiów magisterskich w kierunku zarządzania i marketing. Postanowiłem wesprzeć rodziców marketingowo i sprzedażowo właśnie w prowadzeniu rodzinnej firmy Markus Sajewicz. Super, no to jest faktycznie kawał czasu, tak? Te 20 lat i w sumie 30 lat funkcjonowania firmy. Gratuluję, bo to jest fajne potwierdzenie jakby waszej siły na rynku, tak? Bo specjalizujecie się głównie w paletach wymagających, czyli nietypowych. Można powiedzieć, że spełniamy życzenia naszych klientów i rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, a cuda zabierają nam z reguły do 3 dni. Specjalizujemy się tak naprawdę już na poważnie w bardzo indywidualnych projektach, gdzie klienci przedstawiają nam swoje oczekiwania, a my dobieramy spośród ponad 400 modeli palet aktywnych, które produkujemy u siebie tutaj w firmie w Żmigrodzie, i albo dobieramy rozwiązanie, które mamy już sprawdzone w naszej produkcji i u innych dostawców, albo wymyślamy coś nowego na podstawie tego, czego oczekuje od nas klient. Okej, super. No to przejdźmy do pytań. Zacznijmy od zapytania ofertowego, tak? Od RFQ, czyli kupiec tak mniej więcej wie, co chce. I powiedz mi, z jakimi najczęstszymi błędami, takie top 3, spotykasz się, jeżeli chodzi właśnie o zapytania, które dostajesz od kupców? Jakie błędy oni najczęściej popełniają? To może nie błędy, ale z jakimi najczęściej pytaniami spotykamy się, jeżeli chodzi o palety drewniane? To najczęściej kupiec, który chce kupić palety, zwykle zadaje pytanie, po ile są palety? Do tej pory działam jeszcze w firmie jako wsparcie sprzedaży, ale kupuję też różne produkty, między innymi surowce do spółki. I to pytanie, z racji tego, że mój telefon jest też krąży w sieci, bo bardzo długo działałem w sprzedaży, w naszym dziale sprzedaży, nadal potrafię otrzymać właśnie takie standardowe pytanie. Dzień dobry, to po ile macie palety? Czyli to jest takie nawet nie zapytanie o ofertę, nie RFQ, tylko takie zapytanie o informację, RFI, tak? Po ile macie palety? Ale zwykle ktoś, kto chce kupić paletę, no wydaje mu się, że paleta jest takim nośnikiem standardowym, więc jej cena jest z góry ustalona i tak naprawdę my jako producent palet powinniśmy na takie pytanie odpowiedzieć.
Ja wtedy przewrotnie, jeżeli ktoś zadaje mi takie pytanie, to zwykle przewrotnie pytam się w rewanżu. Jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, po ile są palety, to zadaję pytanie, to po ile są samochody. I zazwyczaj wtedy pojawia się uśmiech z racji tego, że ktoś ponawia swoje pytanie, ale o jaki samochód panu chodzi? A ja odpowiadam, ale o jaką paletę panu chodzi? Jeżeli już doprecyzujemy i wiemy mniej więcej, co tak naprawdę chce kupiec kupić, to wtedy jest nam łatwiej przedstawić ofertę. Jeżeli jest ona zbyt ogólna i nie posiada wymaganych minimalnych informacji, to niestety nie jesteśmy w stanie nawet przygotować oferty, bądź możemy nie trafić z ofertą, mając szczątkowe informacje, czyli przedstawić ofertę na produkt, którego finalnie kupiec i tak nie kupi. Czyli to można powiedzieć jest taki problem z brakiem wiedzy w temacie, co chcemy kupić, bo pytanie zadane jest zbyt ogólnie. Czyli taka nieświadoma niekompetencja. Lepiej by było, jeżeli kupiec nie wie, co chce kupić, żeby skierował do Was zapytanie o informację, zapytanie o propozycję RFP. Tak? Na takiej zasadzie, co ja muszę wiedzieć, czego się muszę dowiedzieć, zanim faktycznie skieruję do Was zapytanie. No czyli to mamy jakby pierwsze, tak? Czyli ta nieświadoma niekompetencja, tak? Coś chcę, ale jeszcze tej potrzeby nie mam sprecyzowanej. Co byś postawił na drugim miejscu? Na drugim miejscu postawiłbym nieaktualne informacje dotyczące palet, na przykład specyfikacja, konstrukcja, rozmiar oraz ilości, które chcę kupić i wycenić u dostawcy i czasami jakieś wymagania specjalne. Wyobraźmy sobie Państwo sytuację taką, gdzie ktoś z Wydziału Produkcji czy Logistyki każe nam zakupić palety, każe się również posłużyć jakimiś informacjami z systemu. My te, jako kupiec, informacje z systemu oczywiście zaciągamy, wysyłamy do dostawcy. No i być może okazać się, że wysyłamy do dostawcy coś, co już dawno nie jest ani standardem używanym na wydziałach produkcyjnych czy magazynowych, ponieważ już zdążyło ewoluować z racji zmieniających się wymogów, wytycznych. Czasami dzieje się tak, że na przykład wydział produkcyjny czy magazynowy zgłasza do dostawcy jakieś problemy. Są to trywialne rzeczy, na przykład zmieniają się konstrukcje wózków paletowych, które są używane w logistyce i na przykład jest wymagana zmiana wysokość wjazdowa do palety. Bądź paleta w trakcie użytkowania łamie się i trzeba do niej dodać jakieś elementy, na przykład deski bądź klocki, bądź w ogóle wzmocnić konstrukcję. I na bazie doświadczeń dostawcy, na przykład nas, możemy zaproponować, dostawca zwykle proponuje jakieś rozwiązanie, które jest testowane, ale niestety nie idzie to razem z odnowieniem specyfikacji i wymogów, które są umieszczane gdzieś centralnie w systemie, tak żeby wszyscy mieli po prostu do tego dostęp. Zwykle zatrzymuje się to na wydziale, tam gdzie się to po prostu tego używa i kupiec, nie mając właściwej bazy do wyceny, może zapytać dostawcę o kompletnie coś innego, co nie jest w ogóle używane w zakładzie. Zdarzyło się taki case, że dostaliśmy zapytanie od naszego klienta, zapytanie, które uwzględniało specyfikację z 1986 roku. Już dawno nieaktualne, nieobowiązujące i dopiero tak naprawdę nasza wizyta i zwykle to rekomendujemy po otrzymaniu takiego zapytania, gdzie widzimy, że palety nie spełniają tego aktualnego standardu obowiązującego na rynku, proponujemy naszym klientom wizytę w zakładzie i podczas takiej wizyty nasz przedstawiciel naocznie bada i sprawdza, jakie palety są używane, mierzy te palety, przygotowuje tak naprawdę kompletną specyfikację, którą zwykle później dołączamy do naszej oferty. A tu mam do Ciebie takie pytanie dosyć przewrotne, no bo kwestia tej, okej, jedno to jest nie wiem, czego nie wiem, tak? Ale to jeszcze, jeżeli mam po drugiej stronie partnera biznesowego, który wie, jakie pytania zadać, tak? I daje mi takiego gotowca,
To okej, jestem w stanie zgromadzić te informacje. No druga kwestia to jest ta nieaktualna dokumentacja techniczna. Wiadomo, że jeżeli w firmie nie ma procesu change management, no to różnie to bywa, różnie to bywa. I tu mam takie pytanie dosyć przewrotne. Powiedz mi, a co byś odpowiedział na przykład takiemu kupcowi, albo jak wy to ogrywacie w firmie, jeżeli on by ciebie zapytał, czy byłbyś w stanie przygotować dla nich taką dokumentację, żeby oni sobie zupdate'owali to w systemie? Oczywiście, mamy takie możliwości. Mamy specjalne programy do wizualizacji opakowań i możemy zaprojektować i zwizualizować w formie 3D takie opakowanie. Mamy też spośród naszej ponad 400-modelowej gamy produktów możliwość zaproponowania różnych rozwiązań alternatywnych, bazując na naszym bogatym, już przeszło prawie, przepraszam, 30-letnim, bo 30-lecie będzie w październiku, bazując na naszym bogatym doświadczeniu, jesteśmy w stanie zaproponować klientowi różne rozwiązania, które sprawdziły się u innych klientów. Badając tak naprawdę potrzebę, tą pierwszą, którą klient ma na wydziale produkcji bądź logistyki, sprawdzając tak naprawdę proces. Nasza wizyta to jest, bardzo tego nie lubimy, tego określenia, ale to jest taki audyt, który pozwala nam poznać potrzebę klienta, który tak naprawdę kupiec nie musi wiedzieć. Kupiec potrzebuje naszego wsparcia jako eksperta z dziedziny logistyki paletowej, do tego, żeby znaleźć optymalne rozwiązanie, bo jak wiadomo, w dzisiejszych czasach koszt zakupu odgrywa bardzo dużą rolę przy podejmowaniu decyzji, ale żeby odpowiednio otrzymać ofertę i zweryfikować ją na rynku, no to trzeba zweryfikować to, co tak naprawdę potrzebujemy kupić do firmy, żeby zostało bardzo mocno określone, i żeby później wyciągnąć wspólny mianownik z ofert otrzymanych od różnych dostawców. Czyli tutaj jesteście też w stanie wspierać organizację w jednym z wymogów ISO, tak? No bo przeważnie pewnie właśnie klienci posiadają ISO 9001 i jednym z wymogów ISO jest właśnie identyfikacja tego, co mamy na magazynie, tak? Wiem, co kupuję, więc tutaj też jakby rozumiem, że przy dłuższej współpracy i oczywiście przy wszystkich NDA-ach i zabezpieczeniach prawnych jesteście tutaj otwarci na to, żeby się podzielić po prostu tą specyfikacją, tak? Jak to wygląda, co też później przekłada się operacyjnie na dział zakupów, no bo jeżeli mam pełną specyfikację, tak, to wtedy jakby ta wiedza zaczyna być własnością organizacji, a nie kupca. Oczywiście. Więc to też zmniejsza ryzyko w organizacji i czas potrzebny na, jak ja to mówię, przyzbrojenia w zakupach, jak na przykład ktoś nam wypada na chorobowe, bo nagle ma COVID, tak, i trzeba kupić paletę. No i teraz pytanie, jak tą paletę kupić i jaką paletę. Okej, okay. A co byś postawił na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu to tak naprawdę dwie rzeczy. Wysłanie zapytania do zbyt dużej ilości adresatów i zagubienie się w korespondencji i później efektem tego jest brak odpowiedzi na otrzymaną ofertę. I potrzeba otrzymania tak zwanej oferty pułkownika, czyli z góry zakładamy, że i tak nie kupimy tego produktu z rynku, bo mamy jakiegoś jednego zdefiniowanego dostawcę, a tak naprawdę potrzebujemy tylko kontroferty, i czasami specjalnie nie przekazujemy kompletnej informacji po to, żeby ta oferta była w sumie niekonkurencyjna. A wysłanie tych zapytań do wielu użytkowników powoduje tylko bałagan i frustrację kupca, ponieważ zwykle wydziały sprzedażowe działają w ten sposób, że chcą otrzymać kompletne informacje, więc torpedują i atakują kupca o mnóstwo informacji. Jeżeli wyślemy to zapytanie do zbyt dużej ilości osób, to w pewnym momencie już po prostu nasze moce przerobowe też nie wystarczają na to, żeby tym ludziom wszystkim odpowiadać. No to się faktycznie często, bym powiedziała, zdarza w zakupach, tak, że mamy szerokie ofertowanie. I przyznam szczerze, że też jakby z mojego podwórka ja też od razu widzę, kiedy ktoś wysyła zapytanie, które ma być, którego oferta ma być po prostu kontrofertą, bo to faktycznie
jest się w stanie wyczuć po treści tego zapytania. Okej, czyli to mamy takie top 3, tak? Czyli nieświadoma niekompetencja, czyli zamiast pytać, po ile są palety, to lepiej jest zapytać, powiedz mi, czego nie wiem, czego się muszę dowiedzieć. Druga kwestia, wsparcie organizacji w zmniejszeniu tego ryzyka związanego z tym, że wiedza jest własnością pracownika, nie organizacji, czyli jesteś się w stanie przygotować po prostu dokumentację, tak, którą będzie sobie ten kupiec mógł wrzucić w system zaktualizowaną, tak, co też jakby przekłada się pozytywnie później na pewne aspekty funkcjonowania działu zakupów. No i trzecie, to, że faktycznie jakby widać, jest to wyczuwalne i widoczne, kiedy ta oferta ma być jako tylko kontroferta. Okej, no to powiedz mi tak, to są takie trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. W takim razie, jak powinno wyglądać to zapytanie ofertowe i co ono powinno zawierać? Dobre zapytanie ofertowe to tak naprawdę powinno się zaczynać od wymiarów palety. Zewnętrznych wymiarów palety, czyli długość, szerokość i wysokość. Jeżeli dysponujemy specyfikacją techniczną, zdjęciem bądź rysunkiem poglądowym, no to już mamy wykonane, można powiedzieć, 50% pracy. Zwykle, jak pytamy kupca o specyfikację techniczną, to zwykle z tych naszych zapytań około 10% tylko jest informacji zwrotnej, że dysponują jakąkolwiek, zwykle nieaktualną, zwykle już bardzo pokreśloną i zwykle jest to ksero-ksera. Więc tak naprawdę ta dokumentacja jest nieprzydatna i w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest wizyta naszego przedstawiciela w firmie i poznanie tak naprawdę, czego obecnie klient używa. Jeżeli nie ma takiej możliwości, bądź klient ma jakiś opór, to wystarczy tak naprawdę zrobić zdjęcie tej palety z pomiarem, zwykłą miarą zwijaną bądź suwmiarką, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie odczytać wtedy z tego zdjęcia, jakie wymiary są tej palety, jak klient to zmierzył. Oczywiście, jeżeli zrobi to w sposób prawidłowy, bo zdarza się też, że czasami ludzie robią na produkcji, szczególnie robią takie zdjęcie, z którego nie możemy odczytać, ale posiadając już ja przynajmniej 20-letnie doświadczenie, to ja jestem w stanie odczytać ze zdjęcia bezmiarki już, jakich wymiarów są dane elementy palety. Dla nas najważniejsze jest to, żeby poznać konstrukcję, bo później możemy zaproponować ewentualnie coś z naszego portfolio produktowego, czyli tak naprawdę ta po określeniu wymiarów, specyfikacja techniczna, później określenie, czy paleta musi być, czy musi posiadać certyfikat fitosanitarny, czyli musi być sucha, czy o wilgotności naturalnej, bo zdarza się tak, że klienci nie wymagają tego, a certyfikat fitosanitarny jest potrzebny do tego, żeby wysłać palety do innego państwa bądź na inny kontynent. To jest, można powiedzieć, taki paszport dla palety. Bardzo ważny jest rodzaj oraz waga towaru umieszczonego na palecie, bądź nośność palety określona w kilogramach. Wtedy wiemy, jak tak naprawdę, jaką konstrukcję zaproponować klientowi. Dla przykładu możemy powiedzieć, że fortepian, to jest taki mój sztandarowy przykład, jak tłumaczę klientom, dlaczego chcę wiedzieć, jakiego rodzaju towar będzie transportowany na palecie. Bo tak jak sobie wyobrażamy fortepian, jest to coś bardzo ciężkiego. I fortepian możemy przewieźć na dwa różne sposoby. Możemy go umieścić na trzech nogach i te nogi będą znajdowały się na palecie. I jeżeli te nogi zostaną umieszczone w sposób nieprawidłowy na tej palecie, to tą paletę połamiemy w 3 sekundy. Ale jeżeli fortepian, ten bardzo ciężki, do przewozu którego potrzebnych jest co najmniej 5 tęgich mężczyzn, i odwrócimy go plecami do góry i położymy go płasko na palecie, to gwarantuje, że zaproponujemy bardzo standardowe rozwiązanie, które jest dostępne w naszej firmie i spokojnie taki fortepian przewieziemy na standardowej palecie. Czyli można powiedzieć, że znając rodzaj oraz wagę tego towaru, możemy też zoptymalizować koszty opakowania, bo czasami to opakowanie jest przewymiarowane. Dlatego tak bardzo ważna jest ta wizyta naszego przedstawiciela,
działu handlowego, który zweryfikuje na miejscu i zdefiniuje tak naprawdę tą potrzebę i ewentualnie wskaże jakieś możliwości optymalizacji. Bardzo ważne są też wymagania dodatkowe, na przykład dodatkowe oznakowanie, logo, numer artykułu, tak zwany part number, który jest bardzo ważny czasami do kodów kreskowych, czy jakieś dodatkowe oznakowanie na palecie, które zazwyczaj klienci umieszczają sobie dodatkowo jakimiś etykietami. My to u siebie w firmie możemy już nadrukować na etapie produkcji, czyli klient może nam zdefiniować, że na danej palecie, danego rodzaju ma być na przykład czterocyfrowy numer 1, 2, 3, 4 na trzecim klocku i on tam po prostu będzie. Może być też taki przykład, mieliśmy u jednego z klientów, że klient po jednym boku chciał mieć umieszczoną literę F, co oznaczało front z angielskiego, czyli przód do ładowania dla wózkowego, bo z drugiej strony były elementy widoczne na samochodzie i podczas odprawy celnej. Dla nas było to trywialne, ponieważ mamy możliwość nadrukowania z obu stron palety w trakcie procesu produkcyjnego i mogą być to diametralnie inne oznaczenia za każdym razem z obu stron. Bardzo ważne jest na przykład układanie palet. Okazuje się, że palety możemy układać na różne sposoby. Również sposobem układania palet jest sposób układania w kanapkę, czyli jedna w drugą oraz jedna na drugą, ale klient może też zdefiniować, że na przykład chce określoną ilość palet w słupku, bo na przykład stosuje magazyny wysokiego składowania, zautomatyzowane, w pełni zautomatyzowane i pobór tych palet następuje automatycznie na liniach. Mamy takiego klienta, który ma zbudowany jeden z najnowocześniejszych automatycznych magazynów wysokiego składowania, przystosowany właśnie do automatycznego poboru palet, gdzie paleta pobierana jest na linii i automatycznie ładowany jest na nią towar bez uczestnictwa ludzi. Bardzo ważne jest na przykład zdefiniowanie wysokości słupka palet, czyli słupek, wiemy, jest to jednostka taka towarowa dla palet. Czasami ograniczeniami są przepisy BHP, że klient nie może mieć wyższego słupka niż 2,20 i to ewentualnie ma wpływ też na procesy logistyczne, a wiadomo, że to wszystko to są koszty. Ewentualnie z informacji jeszcze bardzo ważnych jest to zapotrzebowanie generowane przez klienta miesięczne, tygodniowe, miesięczne bądź roczne, co pozwala zdefiniować, ile tak naprawdę klient będzie potrzebował tych palet, ponieważ długość cykli produkcyjnych również ma niebagatelny wpływ później na koszty wyprodukowania danej jednostki paletowej. Oczekiwany czas od zamówienia do dostawy. Zdarza się, mamy takiego klienta, szczycimy się współpracą z tym klientem, który przysyła do nas zamówienia o 5 rano codziennie, i dostawy musi mieć o 14. I klient może zamówić jeden słupek palet, czyli powiedzmy sobie palet 20, a może ich zamówić 2000. I my musimy być gotowi do tego, żeby te palety mu dostarczyć. Więc ten klient będzie diametralnie inaczej obsługiwany niż klient, który ma wpisany w harmonogram raz w miesiącu dostawa 1000 palet, bądź 2000. A inaczej, kiedy klient będzie to definiował tak naprawdę z dnia na dzień, i jego potrzeby muszą być zabezpieczone. Wtedy mamy do tego magazyn centralnego magazynowania palet z wymuszoną cyrkulacją, bo większość palet, które produkujemy, posiadają certyfikat fitosanitarny i dla takiego klienta utrzymujemy tak zwane safety stocki, czyli obojętnie jaką ilość on sobie nie wywołał, my jesteśmy to w stanie zabezpieczyć. Wpływ na to zapytanie mają również określenie, czy dostawy są całopojazdowe, czy niepełnopojazdowe. Czy występują w cyklu właśnie takim, jak powiedziałem, codziennym, mogą być co drugi dzień i mogą być to właśnie zdefiniowane dostawy całopojazdowe, czyli można to w sposób łatwy policzyć, ponieważ palety o gabarytach muszą się zmieścić na samochodzie o szerokości 2,45 metra. I określonej wysokości. I wtedy posiadając te wszystkie informacje, jesteśmy w stanie przedstawić klientowi pełną kalkulację, wliczając te wszystkie elementy po prostu w koszty.
Wiesz co, ja bym tutaj jeszcze chciała wrócić do dwóch kwestii. Jedna to jest właśnie ta identyfikacja i oznakowanie palet, ale tutaj mam bardziej uwagę taką praktyczną dla kupców, że jest to szalenie istotne, na przykład w procesie reklamacji, bo jeżeli jest dwóch dostawców, którzy dostarczają tą samą paletę, tak, i palety nie są znakowane przez dostawcę, to do którego zgłosić reklamację, tak? Więc to jest w ogóle fajne, że macie takie możliwości i tutaj bym też kupcom radziła, żeby szukać firm, które mają takie możliwości i jednak jakieś informacje na tych paletach umieszczać. I powiedz mi jeszcze, ile produkujecie sztuk palet na zmianę? Wiesz co, tak, zanim odpowiem Ci na to pytanie, to zdradzę Ci pewien sekret. W naszej produkcji, jeżeli klient nie wymaga tego dodatkowego oznakowania i to dodatkowe oznakowanie ma być tylko zwykle na trzecim klocku paletowym po dłuższym boku, to jest tam zwykle umieszczony nasz numer serii produkcyjnej, czyli rok łamany przez miesiąc i łamany przez pierwszą literę lidera, który zajmuje się produkcją i nadzorem nad produkcją danej partii palet, więc jesteśmy raz w stanie bardzo szybko zareagować, jeżeli klient ma jakiekolwiek problemy z naszymi paletami. Dwa, pozwalamy klientom korzystać z tych oznaczeń i w sposób łatwy mogą wtedy zarządzać zasadą FIFO na swoim magazynie, czyli mogą też uczulać magazynierów bądź wózkowych na to, aby stosowali tą zasadę i jesteśmy w stanie później przy ewentualnych reklamacjach wspomóc klienta i wskazać mu, że palety, które schowali bardzo mocno w ciemnym, ciepłym rogu swojego magazynu sprzed 2 lat, no mogą wyglądać czy przybierać różne inne kolory niż palety świeże ze świeżej produkcji, tak? No bo drewno w trakcie postoju na magazynie po prostu zmienia swoje barwy i sosna, z którego my akurat produkujemy swoje produkty, po prostu najzwyczajniej w świecie ciemnieje, czyli już nie jest taka jaśniutka po 2 latach jak ze świeżej produkcji. I to bardzo mocno pomaga klientom właśnie w odpowiednim zarządzaniu gospodarką magazynową. A odpowiadając na Twoje pytanie... To ja tu jeszcze tylko się wtrącę, wiesz, bo jedno to jest zarządzanie gospodarką magazynową, ale drugie jakby z mojego podwórka, jak pracowałam na tacie w Marmite, no to naszym jednym z głównych klientów była IKEA, która jakby oczekiwała umieszczania numerów serii właśnie na różnych miejscach, nie? Więc jeżeli jest taka możliwość, no to jeszcze jakby wspierasz te potrzeby klienta docelowego, no bo IKEA ma bardzo wysokie standardy, więc tutaj rozumiem, że nie mielibyście problemów. Dobra, to idźmy dalej. Ile sztuk palet na zmianę, ile zmian w tygodniu pracujecie? Pracujemy od poniedziałku do piątku i posiadamy własny tartak. Nasza firma jest podzielona na 2 wydziały produkcyjne, czyli tartak, który produkuje z drewna okrągłego deski i kantówki potrzebne do wyprodukowania palet, a wydział produkcyjny, który zajmuje się już produkcją, czyli złożeniem palet w całość, czyli połączeniu desek, klocków za pomocą gwoździ, odpowiedniego oznaczenia, później skierowania tego do suszarni. Produkujemy tak naprawdę około 3000 palet dziennie. Główna linia produkcyjna to jest około przedział, oczywiście w zależności od konstrukcji, z uwagi na bogate portfolio i to, że mówię, że produkujemy ponad 400 modeli. To nie jest nieprawda, można do nas przyjechać i zobaczyć katalog produktów, które mamy u nas na produkcji i na całe szczęście nie produkujemy co tydzień tych 400 modeli. Nasza produkcja z tego tytułu się bardzo cieszy, więc ta wydajność produkcyjna głównej linii produkcyjnej to jest między 1000 a 1500 palet w ciągu 8 godzin. I dodatkowo mamy jeszcze 2 linie produkcyjne, które zajmują się produkcją palet bardzo niestandardowych, które wymagają większego zaangażowania ludzkiego, ponieważ nie wszystko nie jesteśmy w stanie wyprodukować na naszej głównej linii produkcyjnej, którą się chwalimy na naszym filmie promocyjnym na naszej stronie firmowej.
Czyli tak możemy od razu przejść do tematu wielkości zapytania ofertowego, tak? Ile to jest dużo sztuk, a ile to jest mało? No bo rozumiem, że jeżeli ktoś wam daje pracę na 8 godzin, tak? Czyli powiedzmy wysyła zapytania na 1000-1500 sztuk, no to to jest taki szybki deal. Ale powiedz mi, jakie wy macie, czy macie jakieś ograniczenia, jakby jak podchodzicie do kwestii ilości sztuk? Kto to jest dla was fajny klient, kto to jest dla was duży klient? Powiem tak, produkcja jak zadałem to pytanie, odpowiedziała mi, to zależy. Dla nas klientem jest firma, czy osoba, kupiec, która chce kupić nawet jedną paletę, jedno opakowanie, bo zdarza się, że klienci występują do nas z jakimiś nietypowymi, bardzo nietypowymi tematami i produkujemy jedną sztukę. Ale tak naprawdę od jednej sztuki do 300 traktujemy to jako taką krótką serię produkcyjną i jest to wtedy taka mała ilość produkcyjna. Zwykle, jeżeli produkt, który oferujemy klientowi, jest w naszym portfolio i możemy go, czy produkujemy go z jakąś częstotliwością, no to wtedy doklejamy to po prostu do serii produkcyjnej, ale zwykle dzieje się też tak, że klienci zamawiają 20, 30, 50 i to wtedy do tych 300 sztuk określamy, że to jest mała seria produkcyjna i jest to określenie, że to jest mało. Dużo zaczynamy już tak naprawdę od 300 i nie mamy górnego pułapu, który by określał tą długą serię. Chętnie produkowalibyśmy jak najdłuższe serie i moja produkcja byłaby nam wdzięczna, gdybyśmy dostarczali tylko klientów, którzy by chcieli na przykład kupować 10 tysięcy sztuk miesięcznie danej palety, bo wtedy łatwiej by się to wszystko produkowało. Z racji tego, że nasi klienci zaskakują nas co chwilę różnymi pomysłami optymalizującymi, czy to koszty, czy konstrukcje, czy jakieś wymagania ich klienta docelowego, no to zwykle niestety te nasze serie produkcyjne to są z przedziału między 500 a 1500. A powiedz mi, jeżeli byłaby taka sytuacja, powiedzmy, no jestem kupcem i mam taką sytuację bardzo, bardzo podbramkową, bo wysypał się jeden z moich takich strategicznych dostawców palet. Jest piątek, godzina 8 rano i dzwonię do ciebie i mówię, Michał, pomóż mi. Czy wy jesteście w stanie jakby też pracować na przykład w weekend, żeby obsłużyć takie zlecenie albo wrzucić 3 zmiany? Julia, mam na to taki przykład. Zazwyczaj, kiedy kupiec chce coś kupić i nie ma na to bardzo mocnego parcia, to proces decyzyjny zwykle trwa kilka miesięcy. Ale jeżeli następuje taka sytuacja, o której powiedziałaś, że jest piątek i jest dopiero 8 rano, to super, to mamy jeszcze cały dzień na podejmowanie decyzji. Wyobraź sobie, że jeden z naszych klientów, czy jeden z oddziałów naszego klienta zagranicznych zadzwonił do nas o godzinie 14:30 pewnego sierpniowego piątku z prośbą o wsparcie, ponieważ w polskim oddziale już nikt nie pracował, bądź był na urlopie i ktoś był na zastępstwie, więc nie za bardzo się orientował w ilościach dostępnych od nich z magazynu. Okazało się, że ich właśnie bardzo, bardzo długoletni dostawca miał jakiś problem. Nie chcieli nam powiedzieć jaki, generalnie usłyszałem tylko w słuchawce, czy jesteście nam w stanie w jakikolwiek sposób pomóc. Zwołaliśmy szybką naradę, zweryfikowaliśmy zapotrzebowanie naszych klientów na następny tydzień, bo to była 14:30 sierpniowego piątku. Z racji tego, że posiadamy dosyć duże stoki magazynowe dla naszych standardowych klientów, skontaktowaliśmy się z Wydziałem Polskim, który miał zaplanowaną dostawę na poniedziałek i po prostu z racji tego, że oni mieli jeszcze na stanie nasze palety i wytrzymali do środy, to my byliśmy w stanie w poniedziałek dostarczyć palety, czyli zamówić transport i tak naprawdę dostarczyć palety na godzinę 9 w poniedziałek do Niemiec.
można powiedzieć, tak mniej więcej na środku Niemiec, więc była to, było to załatwione na wariackich papierach, ale jesteśmy w stanie reagować bardzo energicznie. Pracujemy zwykle na dwie zmiany, ale jeżeli sytuacja ekstremalna tego wymaga, to jesteśmy w stanie pracować również w soboty. Niedzielę rezerwujemy już jednak dla swoich rodzin, ale nie będę ukrywać, że pewnego wieczornego sobotni wieczór zadzwonił do nas klient, któremu też wysypał się właśnie dostawca z jakimiś paletami, które też mieliśmy w swoim portfolio. I o 22 w sobotę przyjechałem do firmy i wypisałem dokumenty i wysłaliśmy transport, tak żeby klientowi nie zatrzymała się linia o 5 nad ranem w niedzielę. Więc jesteśmy w stanie reagować dość elastycznie z racji tego, że mamy bardzo duży safety stock u siebie w Żmigrodzie pod Wrocławiem i w sytuacjach ekstremalnych to jesteśmy nawet w stanie dostarczyć palety w ciągu 2 godzin. Okej, okay, super. A powiedz mi, dostajesz zapytanie ofertowe. Ile czasu potrzebujecie na przygotowanie oferty? To tutaj, zadając takie pytanie mojemu działowi handlowemu, też usłyszałbym, to zależy. Przede wszystkim od tego, czego klient potrzebuje. Jeżeli klient czy kupiec wie, czego chce i jest to, znajduje się ten produkt w naszej ofercie, to praktycznie ofertę dostanie jeszcze tego samego dnia. Jeżeli nie dysponuje kompletem informacji i zgadza się na szybkie spotkanie, to umawiamy spotkanie i zwykle ofertę otrzymuje do 3 dni. Jeżeli jesteśmy w stanie na tym spotkaniu rzeczywiście uzyskać wszelkie nam potrzebne informacje do przygotowania oferty, no to do 3 dni takie niestandardowe tematy załatwiamy. Łącznie z zaproponowaniem alternatywy, łącznie z wysyłką wizualizacji 3D, jak to opakowanie czy ten produkt będzie wyglądać, bo czasami to zapytanie jest również od naszych stałych klientów, którzy mają jakiś nagłą potrzebę zweryfikowania projektu, który urodził się w głowie działu R&D. Okej, okay, czyli to jest tak, jeżeli wiem, co chcę, to jest powiedzmy 1 dzień, a jeżeli potrzebuję doprecyzować, no to działacie też szybko, bo jakieś 3 dni. 3 dni plus wizyta. A powiedz mi, a co zrobić, jeżeli kupiec powysyłał zapytania i nie dostał tych ofert? Dzwonić, przypominać się? Oczywiście. Oczywiście w dobie dzisiejszej elektroniki otrzymujemy mnóstwo informacji i możemy wysłać, możemy popełnić tak naprawdę 2 błędy, czyli wysłać maila z nieprawidłowym adresem. On oczywiście zostanie od razu zweryfikowany i dostaniemy zwrotkę, ale czasami wysyłamy maila na indywidualny adres danego pracownika. Pracownik może być chory, może być gdzieś w podróży służbowej, może tego maila po prostu nie odebrać, może on trafić do spamu, więc jeżeli mamy jakiś pilny temat do załatwienia, to u nas zwykle klienci wysyłają zapytanie na oferty@sajewicz.pl bądź bardzo stary używany mail markus@sajewicz.pl. Jest to tak naprawdę grupa dystrybucyjna, gdzie ten mail trafia do wielu osób z naszego działu handlowego i zawsze jest podejmowany kontakt, kto zajmuje się danym zapytaniem ofertowym i wtedy kierownik przydziela dane zadanie handlowcowi i wtedy mamy pewność, że na pewno otrzymamy ofertę. Ale jeżeli nie ma reakcji, czyli wysłaliśmy do nas i nie ma z naszej strony reakcji, to warto czasami wykonać telefon, bo maile potrafią być też zatrzymane na zabezpieczeniach antywirusowych czy na jakimś firewallu. Zdarza się to niestety. Czasami klienci, duzi klienci korporacyjni też mają problemy z pocztą, więc czasami ta poczta po prostu nie dociera. Także radziłbym nie obrażać się, jeżeli nie udzielamy informacji, tylko po prostu skontaktować się i wyjaśnić, co się dzieje, bo czasami to po prostu fizycznie trafia do spamu, gdzieś otrzymując codziennie setki tych maili, czasami po prostu możemy coś przeoczyć. Okej,
To przejdę teraz do pytań, które zgłaszali uczestnicy w trakcie rejestracji. Jakie jest największe wyzwanie przy transporcie wyrobów gotowych, jeżeli chodzi o palety? Na co zwrócić uwagę? No bo mówiłeś o tej nośności, mówiłeś o tym, w jaki sposób jest, w jaki sposób te wyroby gotowe są ułożone. Czy jest coś jeszcze? Tak, ilość palet w dostawie, to o tym też powiedziałem, to ma niebagatelne znaczenie, jeżeli klient ma potrzebę, przepraszam, klient ma potrzebę niemagazynowania towaru u siebie, czyli tak naprawdę magazyn klienta znajduje się u nas i klient wchodzi do naszego magazynu jak do swojego, czyli korzystając, zamawiając codziennie, bo przykład tego klienta, który zamawia codziennie o 5 rano, bądź drugiego klienta, który zamawia co drugi dzień, powoduje, że dzisiejsze firmy nie myślą o tym, jak magazynować produkty do pakowania. Te produkty do pakowania po prostu muszą być dostępne i one muszą być czasami dostępne na nadzwyczajne wywołanie, więc tym wyzwaniem, jeżeli chodzi o transport, to jest przede wszystkim ilość w tym transporcie, bo wyceniając dostawę pełnopojazdową, gdzie wykorzystujemy pełną wielkość załadunkową naczepy, będzie znacząco inna niż na przykład 20 sztuk palet co drugi dzień. Okej, dobra. Kolejne pytanie. Który czynnik jest najważniejszy przy wycenie palet i co wpływa na obniżenie ceny jednostkowej? Konstrukcja. Konstrukcja. Konstrukcja i tak naprawdę, jeżeli w sposób łatwy to wytłumaczyć, to ilość drewna w palecie, bo drewno tak naprawdę jest tym kosztem, który tutaj najwięcej nas kosztuje, ale ta konstrukcja, jeżeli klient wymyśla, czy klient, kupiec dostaje do wyceny paletę opakowanie bardzo niestandardowe, którego na przykład nie można wytworzyć na automatycznej linii zbijającej i musi zostać w to zaangażowany człowiek, no to wszystko wtedy kosztuje. Sposób pakowania, logistyka i obsługa dostaw, czyli ten sposób wywoływania, działając na harmonogramie na przykład 2 dostawy po 1000 sztuk w miesiącu, a działając na harmonogramie, którego tak naprawdę klient nie jest w stanie dookreślić, tylko działa na zasadzie wywołań tych codziennych bądź co drugi dzień, to powoduje, że to są, czyli poznanie specyfiki obsługi klienta. Czego klient tak naprawdę potrzebuje? Bo klient tak naprawdę wydział produkcyjny czy magazynowy określa, że on potrzebuje nośnik paletowy. Jego nie interesuje, w jaki sposób to zostanie dostarczone do firmy. Kupiec ma to po prostu wycenić. Ale jak wycenić coś, jeżeli nie mamy tych wszystkich informacji zebranych, bo możemy wycenić i często się tak zdarza, że pierwszą naszą ofertą po informacji od kupca, który przedstawia nam jakiś zakres informacji, który jest minimalny do tego, żeby przygotować ofertę, a finalnie później na wizycie u klienta okazuje się, że klient nie jest w stanie na przykład przyjąć dostawy pełnopojazdowej, gdzie powiedzmy sobie jest to 1200 palet, po prostu fizycznie nie ma na to miejsca. Kupiec nie wiedział o tym wcześniej, tą informacją nie podzielił się z nim wydział magazynowy i dochodzi do rozbieżności, ponieważ wtedy trzeba na przykład dostarczać wielorazowo na przykład palety po 100 sztuk. My jesteśmy na to gotowi, mamy transport i codziennie jesteśmy we Wrocławiu parokrotnie. My jesteśmy do tego, dla nas jest to norma. Dostawy całopojazdowe to w naszej firmie to jest szczątkowa ilość realizowanych dostaw do klientów. Zwykle to są dostawy realizowane na wywołanie z dostawami niepełnopojazdowymi. Czyli podsumowując, ilość drewna w palecie, tak? I tutaj tak. Rozumiem, że jesteście otwarci na to, żeby usiąść do stołu na przykład z kupcem i coś zaproponować, tak? Z waszego doświadczenia, oczywiście. Jakby można zmienić tą konstrukcję, żeby tego drewna było mniej. No i drugie, no to jest kwestia transportu i takiej obsługi logistycznej, tak? Czyli niestety im większy chaos w zakupach, im większy chaos w procesie, tym te zakupy są droższe. Ale my jesteśmy od tego, żeby wspomóc kupców w wyciągnięciu tych wszystkich informacji od wydziałów produkcyjnych i magazynowych, bo my wiemy, jakie pytania im zadać. Kupiec nie musi być ekspertem znającym się na 400 czy ponad 400 modeli palet.
On musi dostać rozwiązanie, które spełni oczekiwania ludzi, którzy się do niego zwracają. I my jesteśmy takim wsparciem eksperckim kupców właśnie w tym działaniu, w wydostaniu tych wszystkich informacji, które są potrzebne do tego, żeby później sprecyzować i otrzymać bardzo dobrą ofertę. No też bym powiedziała, że jakby rolą kupca jest poprowadzenie procesu zakupu w sposób skuteczny i znalezienie takich partnerów biznesowych, którzy właśnie mają tą wiedzę i którzy będą w stanie zbudować właśnie taką transparentność też jakby w dzieleniu się tą wiedzą, że kupiec wie, że nie musi wiedzieć, tak, że się jakby nie obawia. Okej. Jak śledzić rynek palet? Może wskaźnik niemiecki HPE? Jak śledzić rynek palet? Z racji tego, że działamy w Polsce, a w Polsce większość producentów palet niestety albo stety kupuje drewno w lasach państwowych u naszego kochanego monopolisty. I powiem tak, w obecnych cyklach przetargi odbywają się dwa razy w roku, w cyklach półrocznych, czyli na pierwsze półrocze następnego roku kupujemy drewno, kontraktujemy, bierzemy udział w przetargach od października do listopada i następne przetargi trwają od kwietnia do maja, więc radziłbym przeprowadzać ofertowanie czy sprawdzać rynek w miesiącach grudzień i czerwiec, bo wtedy dostawcy mają już komplet informacji, czyli jakim będą dysponować surowcem na przyszły okres czy na kolejne półrocze. Z racji tego, że poważni kontrahenci kontraktują to drewno tak, żeby je mieć zapewnione na ten okres półroczny. Kiedyś przetargi trwały rok i kiedyś ta informacja była znana od razu w grudniu, czyli wiedzieliśmy, jaką ilością drewna będziemy dysponować. Oczywiście w trakcie roku to drewno trzeba dokupować i są do tego otwarte aukcje, ale w większości informacji to dysponujemy już tak naprawdę w grudniu i w czerwcu. A jeżeli chodzi o wskaźnik HPE, który przytoczyłaś, on jest bardzo fajny, ale dotyczy rynku niemieckiego i tak naprawdę dotyczy drewna, które jest używane do materiałów opakowaniowych i również drewna używanego do przemysłu, który korzysta z tego drewna. I to pokazuje oczywiście jakieś trendy i jakiś kierunek, który jest na tamtym rynku. U nas niestety nie ma takiego wskaźnika, który by mówił, po ile są obecnie palety, ale można to weryfikować w sposób bardzo łatwy. Jeżeli mamy konkretną informację, czyli ten komplet informacji, o którym już mówiliśmy, to jesteśmy w stanie sobie go weryfikować dwa razy w roku. Jest to wystarczający okres do tego, żeby wiedzieć, jaka jest obecnie sytuacja na rynku. Abstrahujemy oczywiście od takich rzeczy, które się działy w zeszłym roku, no bo w zeszłym roku rynek zachowywał się w sposób irracjonalny, ale w normalnych warunkach gospodarczych, jeżeli oczywiście nie nastąpią jakieś inne zmiany, to sugerowałbym badać rynek w grudniu i w czerwcu. Ale to chcesz powiedzieć, że jesteście w stanie jakby zamrozić cenę palety. Powiedzmy, wysyłam wam w grudniu zapytanie i mówię, okej, kupię w przeciągu pół roku tam 10 tysięcy palet, tak? Mhm. I jesteś w stanie mi zamrozić na pół roku cenę? Oczywiście. Jeżeli uwzględnimy wszystkie inne parametry, bo to nie tylko drewno ma wpływ oczywiście na koszty palety, bo są to podatki, ceny prądu, które teraz znacząco wzrosły, czyli są też inne czynniki, które, no, koszty pracy. Teraz spodziewamy się wzrostu kosztów logistyki z uwagi na całkowite embargo ropy z Rosji. Są to pewne czynniki, których nie jesteśmy w stanie zaprognozować szybciej, więc my jesteśmy oczywiście otwarci na taką współpracę z klientem, żeby klient był zabezpieczony w cenę długofalową, ale jeżeli dzieją się na rynku rzeczy nienormalne, których w sposób racjonalny nie można przewidzieć i nie można wkalkulować, no bo u nas w branży niestety nie kalkulujemy marży 50%, żeby później klientowi zrobić przyjemność i tą cenę obniżać w trakcie roku, jesteśmy w stanie zagwarantować nawet cenę na rok. Jeżeli nic nienormalnego dzieje się na rynku, jeżeli drugie półrocze
jest przewidywalne i kupujemy drewno w normalnych cenach i nie ma jakichś nienormalnych sytuacji rynkowych, to jesteśmy w stanie kontraktować cenę na dłuższy okres czasu. Czyli rozumiem, że nie jest to dla Was problemem zbudowanie struktury podziału kosztu, czyli tego naszego cost breakdown structure, jeżeli chodzi o paletę i określenie, ok, surowiec jest, kupujemy w takiej cenie, to jest tyle procent ceny, energia jest w takiej cenie, to jest tyle procent, tutaj mamy logistykę, tak, takie są cost faktory. I jesteście w stanie jakby zaprojektować tą współpracę, żeby pomóc trochę temu kupcowi wyjść z procesu ciągłego ofertowania, tak? No bo my w zakupach często właśnie robimy tak, że cały czas wysyłamy te zapytania, cały czas wysyłamy, a to właśnie chodzi o to, żeby tego nie robić, żeby dobrze zbudować tą strukturę, tak? Zabezpieczyć ją oczywiście umową, no bo to są informacje poufne, zabezpieczyć ją umową i tylko na bazie powiedzmy jakiegoś kalkulatora, tak, podajesz jakie są wskaźniki i na bazie kalkulatora kupiec sobie sam jest w stanie wyliczyć cenę i też jakby zweryfikować pewnie innych dostawców, czy ich cena jest uczciwa, tak, bo rozumiem, że jeżeli są tacy dostawcy, którzy ukrywają pewne informacje, mówią, to jest tajemnica handlowa, w ogóle tego nie wolno mówić, no to jest to też pewnego rodzaju wybieg, który może świadczyć o tym, że albo chcą ukryć dużą marżę, albo nie wiedzą, jak to wycenili. Dokładnie. Podpisując umowę o zachowaniu poufności i z drugiej strony przedstawiając konkretne ilości do współpracy i umowę długoterminową, bo to oczywiście przedstawienie takiej struktury kosztów wymaga zaangażowania i pracy, z drugiej strony determinuje do tego, żeby uzyskać dla nas jakąś wartość dodaną, bo wiadomo, że dla nas wartością dodaną jest długoletnia, długotrwała współpraca, i również ilości konkretne, którymi będziemy dostarczać, ale jesteśmy w stanie przedstawić takie cost breakdowny. Ofertowaliśmy i niektórzy z naszych klientów, dla niektórych z naszych klientów jest to po prostu norma. Normą jest też to, że przechodzimy cyklicznie audyty sprawdzające klienckie. Klienci mogą do nas w każdej chwili przyjechać i zobaczyć, jak u nas wygląda produkcja tych opakowań, które mamy w swojej ofercie. Mogą też zobaczyć swoje produkty u nas na magazynie. Na początku nie wspomniałem, mam wypisane, a nie wspomniałem, od 2007 roku mamy system zarządzania jakością ISO 9001, także my jesteśmy naprawdę do tego gotowi i otwarci, żeby się tym podzielić. Oczywiście po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności. Okej, to jeszcze mam kolejne pytanie. W jaki sposób napisać właśnie to RFQ, żeby transparentnie dostawca podał koszty, bo w 2021-2022 ceny pala były po 80-90 zł, gdzie realny koszt wyprodukowania palety był 40. I jak to byś skomentował tę sytuację? Ta sytuacja była spowodowana ożywieniem rynku po-covidowym i również tą sytuacją, wybuchem wojny na Ukrainie. To spowodowało swojego rodzaju panikę. Przepraszam, szczególnie u klientów niemieckich, którzy bardzo mocno obawiali się zerwania łańcucha dostaw. Rynek niemiecki jest, Niemcy w ogóle są pierwszym na świecie producentem palet euro, my jesteśmy zaraz za nimi, a w roku 2022 przegoniliśmy Niemców w produkcji tych palet, oni nie byli w stanie zatowarować swojego rynku, więc wyczyścili nasz rynek z palet i nastąpiła tak zwana nienormalna sytuacja, ponieważ producenci, produkcja, jak wiemy, no nie jest z gumy, są pewne określone ilości. Wiadomo, że każdy z roku na rok się rozwija i produkuje tych palet czy swoich produktów coraz więcej, ale ta sytuacja trwała tak naprawdę przez pół roku i sztucznie poprzez niedostępność tego produktu klienci sami podbijali cenę tej palety, wyrywając sobie po prostu ilości dostępne u producenta, więc rynek tak naprawdę nakręcił, to nie producenci byli winni tej sytuacji, tylko jeżeli
dzwonił do nas klient i powiedział, że kupi każdą ilość, obojętnie, bo dla niego najważniejsze jest bezpieczeństwo, no to producenci po prostu z tego korzystali i tak naprawdę klienci sami podbili tą cenę. Identyczna sytuacja miała miejsce, jeżeli chodzi o węgiel, pelet czy drewno budowlane, gdzie boom tak naprawdę przemysłu budowlanego w Stanach Zjednoczonych spowodował, że z Europy wyparowało 2 miliony kubików drewna gotowego, które popłynęło do Stanów Zjednoczonych. Stany po prostu zapłaciły więcej niż Europa i drewno ze Skandynawii wypłynęło do Stanów Zjednoczonych, więc to też jest taki przykład sytuacji nienormalnej, niemożliwej do zaplanowania. W chwili obecnej rynek się weryfikuje, jest duża podaż produktu na rynku, więc są dosyć mocne przeceny i ta cena po prostu normalnieje, schodzi do normalnego poziomu. A powiedz mi, czy ty się orientujesz, jaki macie podział sprzedaży, jeżeli chodzi o sprzedaż krajową i zagraniczną? O nasz udział? Tak. Nasz jako firmy Markus? Tak, tak. Praktycznie 95% palet to jest rynek polski, 5% to jest zagranica. Zwykle są to oddziały firm, które mają swoje siedziby w Polsce i również zaopatrujemy wydziały zagraniczne. Okej, to ostatnie pytanie, które było zgłoszone. Jak sprawdzić, czy dostawca sam przeciera drewno, czy kupuje deski z tartaku? I jakbyś mógł trochę też więcej opowiedzieć, o co chodzi z tym przecieraniem drewna? Co to daje? Czy to jest jakoś tańsze, droższe? Czy to jest... dlaczego to robią dostawcy? Dlaczego my to robimy? Może powiem tak. My, kierując się zasadą zabezpieczenia interesu klienta, posiadamy własny tartak, kontraktujemy drewno w Lasach Państwowych, drewno z certyfikatem FSC i tak naprawdę posiadanie tartaku daje nam swojego rodzaju elastyczność. Przecierając, kontraktując drewno, czyli mając drewno nieprzetworzone, jesteśmy w stanie wyprodukować sobie niestandardowe grubości, szerokości czy niestandardowe elementy, których na przykład będzie nagle wymagał klient i które nie będą normalnie dostępne na rynku, bo są pewne ograniczenia maszynowe i są pewne standardy, jeżeli chodzi o dostępności desek gotowych na rynku, a tartak pozwala, tak naprawdę ograniczeniem jest wyobraźnia klienta i oczywiście ograniczenia maszyny. Ale to daje swojego rodzaju bardzo dużą elastyczność, jeżeli chodzi o podejście do współpracy z klientem, czyli jeżeli klient zgłasza jakąś bardzo niestandardową konstrukcję, wymiary, to my jesteśmy w naszym tartaku w stanie to sobie bardzo szybko wyciąć i bardzo szybko wyprodukować. Działa to też wtedy, kiedy klient na przykład dostaje czy zmienia swoje zapotrzebowanie bardzo dynamicznie, i przyrost dostaw jest to 100, 200 czy 300%, to my jesteśmy w stanie wyprodukować dla niego produkty, wycinając po prostu materiał z surowca gotowego, okrągłego. A przetarcie to tak naprawdę oznacza przetworzenie drewna okrągłego, który przyjeżdża do nas z lasu samochodem specjalistycznym i na maszynach do obróbki drewna. Z okrągłego wałka drewna powstają deski i kantówka potrzebne do wyprodukowania opakowań drewnianych. Który proces jest droższy? Jeżeli miałbyś porównać, masz dwie takie same palety, tak? Tylko wykonujesz je jakby w dwóch technologiach. To która technologia jest droższa? To wszystko zależy od wymiarów. No mamy takie same wymiary. Przyjmijmy, że mamy ten sam produkt, tak? No to powiem tak, jeżeli paleta jest z elementów standardowych, które są dostępne na rynku, no to jeżeli ktoś produkuje danego rozmiaru deski, czy jeden rodzaj deski bez przestawienia maszyn, ma proces zautomatyzowany, to wiadomo, że będzie to proces tańszy. Ale jeżeli wymagamy, żeby te elementy były niestandardowe, no to niestety one nie są dostępne w standardowej ofercie i wtedy ta deska kupowana gdzieś z rynku też będzie droższa, więc
wtedy my optymalizujemy po prostu naszą produkcję, łącząc niestandardowe wymiary w serie produkcyjne i my optymalizujemy koszt i tak naprawdę wtedy to nasza produkcja jest tańsza. A jak sprawdzić, bo zadałaś pytanie, jak sprawdzić, czy dostawca przeciera drewno? Najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u takiego dostawcy, żeby nam pokazał, na jakich maszynach to drewno przeciera. I tak naprawdę może nam przedstawić umowy z Lasami Państwowymi, bo Lasy Państwowe działają na zasadzie kontraktacji półrocznej i na zakontraktowane drewno są umowy. Nie można ich kupić bez umowy, więc możemy się pochwalić, nawet nie przedstawiając warunków, które są tam zawarte, bo wiadomo, nie wszyscy się chcą tym dzielić, ale podstawowe dane jak umowa aktualna na drewno pozwala zweryfikować, czy ktoś kupuje drewno w stanie okrągłym. No i oczywiście później nam musi pokazać proces technologiczny, na jakich maszynach to produkuje. U nas, tak jak mówię, można przyjechać w każdej chwili. My nie mamy tylko filmu zrobionego w internecie, gdzieś ściągniętego ze stoku zdjęć i filmów, tylko można ten proces zobaczyć od tak naprawdę początku, czyli transportu drewna na plac, przetworzeniu drewna okrągłego na deski i kantówki, produkcji później na naszych liniach do montażu palet, suszeniu i magazynowaniu. I oczywiście czynności logistyczne, czyli wywóz ciężarówkami już do klienta. No właśnie ta kwestia audytu dostawcy jest bardzo istotna i sprawdzania, jakby weryfikacji tych informacji, bo ja osobiście no miałam takiego dostawcę, który twierdził, że posiada technologię napawania, tylko że to nie była technologia, którą on posiada w parku maszynowym, tylko on po prostu znał innego dostawcę, który to miał, który mu nagrał filmik i wysłał. Tak, więc tutaj warto jest sprawdzić, albo na przykład połączyć się na wideo. Oczywiście. Tak, i to idź, przejdź się po produkcji i pokaż mi, tak, wypisz mi, co masz w parku maszynowym, jakie maszyny, tak, no bo to też nie powinien być problem. A powiedz mi odnośnie Lasów Państwowych, czy jest coś, co polecasz, co warto na przykład sprawdzać, weryfikować, gdzie tam szukać informacji, jakie informacje można znaleźć? No, Lasy Państwowe są niestety oszczędne, jeżeli chodzi o publikowanie różnych informacji, ale na portalu leśno-drzewnym, gdzie link po tym webinarze udostępnimy, można sobie sprawdzać, jak zachowują się ceny drewna z rozdziałem na różne dyrekcje regionalne, gdzie poszczególne sortymenty drewna, które są używane do produkcji, są tam wskaźniki średniej ceny, którą można sprawdzać, żeby mieć jakikolwiek pogląd na to, co się obecnie dzieje na rynku. Okej, a powiedz mi, certyfikat FSC, co to? To jest certyfikat świadectwo pochodzenia. Jest to świadectwo, które gwarantuje pochodzenie i gospodarkę zgodną z normami ustalonymi przez Unię Europejską i tak naprawdę jest to potwierdzenie dlatego, że to drewno nie zostało na przykład ukradzione gdzieś z Afryki czy gdzieś z jakichś krajów trzeciego świata i możemy udokumentować jego pochodzenie. Okej, to mam pytanie jeszcze do uczestników, do was mam pytanie, czy wy macie jakieś pytania do Michała? Czy nie ma pytań? Wyczerpaliśmy temat. Ja jestem naprawdę otwarty, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Tak, no jeszcze jakby w cyklu planujemy kilka tych webinarów, tak. Więc temat palet na pewno będzie wzdłuż i wszerz zbadany. No dobrze, jeżeli nie ma pytań, to jeszcze na koniec z mojej strony kilka kwestii organizacyjnych. Nagranie, taki krótki e-book, co musi się znaleźć w specyfikacji technicznej, jeżeli chodzi o palety i kilka przydatnych linków, dostaniecie newsletterem w przeciągu tygodnia, tak? Razem z nagraniem.
czyli cały taki pakiet dostaniecie. Ja też bardzo serdecznie polecam i będziemy wdzięczni za Wasz feedback. Jak Wam się podobał webinar, podeślę linka do komentowania postu na LinkedInie, bo też to jest zawsze takie miłe. Czy to, co robimy, jest dla Was wartościowe, czy to jest to, czy coś byście może zmienili, dajcie znać. Jeżeli nie ma żadnych pytań, to ja bardzo serdecznie, Michał, Tobie dziękuję, że podzieliłeś się wiedzą. Bardzo, bardzo ciekawie mówisz. Także już czekam na kolejne webinary, bo dobrze się z Tobą rozmawia. No i Wam też dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i za to, że chcecie poszerzać swoją wiedzę, rozwijać swoją wiedzę. Do zobaczenia wkrótce. Julia, i miłego wieczoru. Przepraszam. I chciałbym Ci bardzo podziękować za zaproszenie. Było mi bardzo miło uczestniczyć w tym webinarze. Był to mój debiut. Byłem trochę zestresowany, ale jak widać, pierwsze koty za płoty. Czekam na kontynuację i na następne. Bardzo bym prosił o, jeżeli nie pojawiły się teraz pytania, to ewentualnie zadanie pytań w postowaniu tego wydarzenia. Chętnie poznam, z czym tak naprawdę Państwo borykacie się w pracy, jeżeli chodzi o opakowania drewniane i ten cały system logistyczny, który jest z tym związany, bo no nie ukrywam, że naszym takim głównym celem postawionym w firmie jest zabezpieczyć Państwa firmy w to, żeby palety po prostu były na czas, na miejscu i w jakości odpowiadającej Waszym wymaganiom i żeby to nie był temat, który spędza Wam sen z oczu, tylko coś, co po prostu jest załatwione raz w roku czy wraz w jakimś przedziale czasowym i po prostu, że jesteście pewni, że to po prostu będzie, bo tak ma po prostu być. Iwona jeszcze podnosiłaś rękę. Nie wiem, czy masz jakieś pytanie, o coś chciałabyś jeszcze zapytać? Nie, to pomyłka, przepraszam. Aha, okej. No dobra, słuchajcie, to jeszcze raz wielkie dzięki za to, że dzisiaj byliście z nami. Polecam śledzić to, co się dzieje na Akademii Kupca i webinar, bo tak jak mówiłam, no będzie jeszcze kilka w serii tutaj z Michałem, z firmą Markus Sajewicz. Miłego wieczoru Wam życzę, do zobaczenia wkrótce. Cześć. Cześć.